Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Karty Menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W XX wieku definicja cateringu brzmiała następująco. Catering jest to zaopatrzenie w żywność i trunki pasażerów i załogi samolotów, zwłaszcza w systemie Cook Chill, w którym potrawy są wcześniej gotowane, przyrządzane, po czym zamrożone, a w samolocie odgrzewane. Obecnie catering może obejmować wszystkie elementy związane z przygotowaniem przyjęcia, począwszy od dostarczenia mebli, zastawy stołowej, zabezpieczenia programu rozrywkowego i obsługi gości, skończywszy na pracach porządkowych, ale może również ograniczyć się do usługi gastronomicznej. Obecnie catering jest najbardziej dochodową i najszybciej rozwijającą się gałęzią usług gastronomicznych. Profesjonalny catering to właściwe dobrane menu uwzględniające charakter przyjęcia, warunki obsługi i porę roku, odpowiedni wystrój wnętrza, aranżacja stołu i oryginalne udekorowanie potrawy, fachowa obsługa, odpowiedni transport, urządzenia i sprzęt. Catering w Polsce rozwinął się w związku z istniejącym zapotrzebowaniem w zakresie contract catering, cateringu socjalnego, system catering, cateringu systemowego, function catering, cateringu komercyjnego. Catering ze względu na miejsce wykonywania można podzielić na catering wewnętrzny, w miejscu produkcji, np. bankiet w restauracji hotelowej, catering zewnętrzny, wykonanie poza miejscem produkcji, na przykład organizowanie sylwestra w firmie. Aby móc wykonać świadczenia cateringowe, zakład musi posiadać sprzęt zapewniający czas przechowywania potraw gorących do 2 godzin w temperaturze nie niższej niż plus 75 stopni Celsjusza. Sprzęt do przechowywania w warunkach chłodniczych zimnych przekąsek nie dłużej niż 12 godzin, schłodzonych do temperatury 4 stopni Celsjusza. Urządzenia do transportu potraw i napojów. Urządzenia potrzebne do bezpośredniej obsługi gościa podczas przyjęcia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.